30 marca wspominamy błogosławioną Restytutę Kawka, zakonnicę i męczennicę. Helena, bo takie imię otrzymała na Chrzcie Świętym, urodziła się 1 maja 1894 roku koło Brna na Morawach w Czechach. Jej ojciec był szewcem, matka natomiast zajmowała się sprzedawaniem kwiatów. Gdy Helena miała dwa lata, rodzina przeniosła się do Wiednia i zamieszkała w dzielnicy czeskiej. Tam ukończyła szkołę podstawową, średnią i kurs prac domowych. Jako młoda dziewczyna chciała wstąpić do klasztoru, lecz nie zgodzili się na to jej rodzice. Pracowała dorywczo jako pomoc domowa, jako pomoc w sklepie z tytoniem, a także jako pomoc pielęgniarska w szpitalu to właśnie w szpitalu poznała siostry ze zgromadzenia sióstr franciszkanek chrześcijańskiej miłości. Wstąpiła do ich zgromadzenia w wieku 19 lat. Po odbyciu formacji zakonnej skierowano ją do pracy w szpitalu. Ceniona była przez pacjentów i cały personel medyczny za kompetencje zawodowe, za oddanie w posłudze pielęgniarskiej, za serdeczną opiekę i odpowiedzialność w pracy. Dzięki posiadanym umiejętnościom siostra restytuta Pracowała na sali operacyjnej na dziale chirurgicznym. Sama miała niewielki niedosłuch i jąkała się, ale nie przeszkadzało to jej w posłudze pielęgniarskiej. Kiedy w 1938 roku Austrię zaanektowały Niemcy i wprowadzili swoje prawo, siostra Restytuta sprzeciwiała się temu, co ograniczało wolność religijną. Gdy dobudowano część szpitala, w nowych salach dla chorych zawiesiła krzyże. Wkrótce nakazano jej ich zdjęcie, czego nie zrobiła. Grożono też jej usunięciem z pracy, lecz do tego się nie posunięto, gdyż była bardzo cenioną pielęgniarką, tak że nikt nie potrafił jej zastąpić. Kiedy jeden z lekarzy, fanatyczny zwolennik narodowo-socjalistycznego reżimu niemieckiego i członek SS nie pozwoliłby, by kapłan przyszedł i udzielił sakramentów świętych ciężko choremu Polakowi, sama uklękła przy jego łóżku włożyła mu do ręki krzyż i modlitwą towarzyszyła mu do śmierci siostrę restytute aresztowano 18 lutego 1942 roku w środę popielcową gdy wyszła z sali operacyjnej oskarżano ją nie tylko o zawieszenie krzyży w salach szpitalnych ale także o rozpowszechnianie wiersza krytykującego Adolfa Hitlera w czasie przesłuchań była torturowana, ale nie ujawniła nikogo, kto miał związek z tymże wierszem. W więzieniu pocieszała kobiety, z którymi przebywała w celi, modliła się z nimi, dzieliła się swoimi racjami żywnościowymi. Rozprawa sądowa miała miejsce 29 października 1942 roku. Na niej zapadł wyrok śmierci za sprzyjanie wrogowi i spiskowanie w celu popełnienia zdrady stanu. Jednakże zaproponowano jej zwolnienie pod warunkiem opuszczenia klasztoru, czego nie zrobiła. Siostra Restituta pozostała wierna swojemu powołaniu. Do końca też pomagała innym. Przed śmiercią napisała testament, w którym przepraszała za wszelkie zło, dziękowała za wszelkie dobro i przebaczała wszystkim, szczególnie lekarzowi, który na nią doniósł. Napisała Nie ma znaczenia, jak dalece się od nas odgrodzi, od wszystkiego, co znamy, co zostanie nam zabrane. Wiary, którą nosimy w naszych sercach, nikt nie może nam odebrać. Ksiądz kapelan więzienny, który towarzyszył jej do końca, zrobił jej na czole znak krzyża. Z krzyżem nie rozstawała się nigdy w swoim życiu. Siostra Restituta zginęła ścięta przez gilotynę 30 marca 1943 roku. Miała niespełna 49 lat. 21 czerwca 1998 roku ojciec, święty Jan Paweł II, w czasie beatyfikacji, tak o niej powiedział. Restituta Kawka nie była jeszcze pełnoletnia, gdy wyraziła zamiar wstąpienia do klasztoru. Rodzice sprzeciwili się, ale młoda dziewczyna pozostała wierna swemu pragnieniu zostania zakonnicą z miłości do Boga i ludzi. Chciała służyć Bogu, zwłaszcza w ubogich chorych została przyjęta przez siostry Franciszkanki chrześcijańskiego miłosierdzia i u nich mogła realizować swoje powołanie w codziennej pracy szpitalnej, często trudnej i monotonnej. Jej kompetencja zawodowa, bezpośredniość i serdeczność sprawiały, że wielu nazywało ją siostrą rezolutą, zamiast restytutą. Odwaga i bezkompromisowość nie pozwoliły jej milczeć nawet w obliczu reżimu narodowo-socjalistycznego. Sprzeciwiając się zakazom władz politycznych, siostra Restytuta poleciła umieścić krucyfiksy na ścianach wszystkich sal szpitalnych. W środę popielcową 1942 roku została aresztowana przez gestapo. W więzieniu rozpoczęła się dla niej kalwaria, która trwała ponad rok i w końcu zawiodła ją na szafot. Jej ostatnie słowa, o jakich wiemy, brzmiały Żyłam dla Chrystusa, chcę umrzeć dla Chrystusa. Przyglądając się błogosławionej siostrze Restytucie, możemy dostrzec, na jakie szczyty wewnętrznej dojrzałości może wyprowadzić człowieka dłoń Boża. Siostra Restytuta naraziła własne życie, aby dać świadectwo o Krzyżu. Krzyż zachowała też w swoim sercu i raz jeszcze dała o nim świadectwo na krótko przed egzekucją, gdy poprosiła kapelana więziennego, aby uczynił jej znak krzyża na czole. Wiele rzeczy można odebrać nam, chrześcijanom. Ale nie pozwolimy odebrać sobie krzyża jako znaku zbawienia. Nie dopuścimy, aby został usunięty z życia publicznego. Pójdziemy za głosem sumienia, które mówi nam, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Módlmy się, Boże ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości. Od Ciebie, błogosławiona restituta otrzymała siłę zniesienia męczeństwa. Niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę przez przezwyciężania pokus przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. To. Wszyscy święci święte Boże.